hasło, które za nami jest napisane, pamiętając o historii, tworzymy przyszłość. Myślę, że pamiętając o historii, płyniemy w przyszłość tymi jednostkami. Na pewno nie są to ostatnie jednostki i będziemy cały czas prowadzić proces modernizacji i wzmacniać urzędy, bo są one niezwykle ważne. Mi wypada tylko powiedzieć, dziękuję panie ministrze za pomoc w pozyskaniu środków. Staraliśmy się wiele lat, dzięki pana przychylności możemy zrealizować ten projekt. Mogliśmy zrealizować, bo właściwie już go zrealizowaliśmy, co widać tutaj naocznie. Ale chciałem również podziękować kolegom, którzy z nami ciężko pracowali i właściwie to dzięki stoczniowcom, bo to dzięki ich ciężkiej pracy, bezpośrednio będąc w stoczniu, nadzorując budowę, współpracując ze stocznią, naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Dziękuję wam. Zodiak 2, czyli statek, który mieliśmy przyjemność budować w Remontowej Shipbuilding, która jest częścią Remontowej Holding, zastąpi Zodiaka 1, który został również wybudowany w naszej stoczni w 1982 roku, także trochę czasu minęło. Dzisiaj stoi tak naprawdę piękny statek, który możemy podziwiać, zrobiony ręką polskich inżynierów, zaprojektowany w biurze projektowym też z grupy Remontowej Holding, czyli tak naprawdę przez polskich inżynierów wykonała to polska stocznia, także możemy być dumni, spojrzeć na to i tak naprawdę powiedzieć jedno. Polacy potrafią i bądźmy z tego naprawdę szczęśliwi. Urząd Morski w Szczecinie jest beneficjentem projektu Nord Stream Aris, budowa dwóch statków wielozadaniowych dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i w Gdyni. Także po prostu jesteśmy realizatorem tego projektu, inwestorem, jeśli chodzi o budowę tych statków. W maju 2017 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ponieważ ten projekt jest w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Marzec 2018 to ten moment, kiedy podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W ramach przetargu wyłonionym wykonawcą została Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. I od tego momentu zaczęła się realizacja jednostki w, można powiedzieć, formule projektu i wybuduj, czyli stocznia musiała zaprojektować ten statek, a następnie go wybudować. Kolejne istotne elementy tego projektu to położenie stępki w październiku 2018 roku właśnie pod Zodiaka 2, marzec 2019 już roku to położenie stępki pod Planetę 1. W 2019 roku w lipcu i w październiku odpowiednio odbyło się wodowanie kadłubów, jeszcze nie wyposażonych tych jednostek, a następnie po roku, można powiedzieć, bo od lipca 2019 do sierpnia 2020 trwało wyposażanie jednostki Zodiak 2, jej próby morskie, po to, żeby właśnie w sierpniu 2020 nastąpił odbiór techniczny. I odbiór techniczny dokonany przez Urząd Morski w Szczecinie, jeśli chodzi o stocznię remontową, a następnie przekazanie do Urzędu Morskiego w Gdyni. No i we wrześniu teraz 2020 roku mamy tą uroczystość dzisiaj na skwerze. Musi statek również posiadać certyfikat bezpieczeństwa i właśnie ten certyfikat w tej chwili ja wręczę również panu kapitanowi i z tym kompletem statek będzie mógł żeglować i wykonywać te zadania dość skomplikowane. Panie kapitanie, niech statek zawsze będzie Seaworthy i służy administracji morskiej przez następne dziesiątki lat. Proszę bardzo. Dzisiejsza uroczystość ma niezwykle dużą wagę dla mnie osobiście, nie tylko z powodu funkcji, którą sprawuję dzisiaj, ale myślę z tego tytułu, że jestem przecież także marynarzem. Dla każdego marynarza chrzest statku, chrzest tak nowoczesnego statku, a z drugiej strony statku, który od początku do końca powstawał przy naszym udziale, jest niezwykle ważne, ale i myślę takie doniosłe i napawa nas ogromną dumą. Noś z dumą polską banderę. Nadaję ci imię Zodiak 2. Ta jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek, myślę, na świecie, ponieważ nowoczesne systemy, tak nawigacyjne, jak i napędowe, no, powodują to, że nie mamy się czego wstydzić, mało tego, musimy się chwalić, na pewno cieszyć z tego tytułu. Chrzest i podniesienie bandery to są elementy, które towarzyszą zakończeniu procesu inwestycyjnego polegającego na budowie. Po wyposażeniu, po oddaniu armatorowi statku następuje nadanie imienia, następuje podniesienie bandery.
To podniesienie bandery no, dzieje się po raz pierwszy. W związku z tym to ma również wpływ na pewne losy, są pewne zabobony i opinie co do tego, czy statek w przyszłości będzie szczęśliwy, czy nie. Ale my nie oddając się takim dywagacjom, wiemy, że to szczęście zależy od załogi, od wyszkolenia, od tego, w jaki sposób będą eksploatowali jednostkę i że szczęściu trzeba pomagać. Ten projekt był wyzwaniem dla nas, dlatego że armator postawił na nas zadanie, ma być najnowocześniejszy, naszpikowany najnowszą elektroniką i w zadanym terminie trzeba było pogodzić to ze sobą, dlatego że musieliśmy sięgnąć po wszystkie nowinki techniczne z rynku w bardzo ograniczonym czasie, ale stocznia podołała temu zadaniu. Jesteśmy na tym samym poziomie technologicznym jak nasi koledzy z Holandii, Norwegii czy z Wielkiej Brytanii. Dostawcy urządzeń hydrograficznych, tak jak Kongsberg, czy dostawcy napędów elektrycznych, tak jak Ingeteam, są europejskimi potentatami w tej dziedzinie, także my z nich skorzystaliśmy, zamówiliśmy u nich, połączyliśmy to, zintegrowaliśmy, także nie ma nowocześniejszych na rynku, jeżeli chodzi o sprzęt, o hydrografię, o dzielność morską, o manewrowość, to są najnowocześniejsze urządzenia, które są aktualnie na rynku.